Witam wszystkich stałych słuchaczy Radia Fama, czytelników przeglądu lokalnego Famka, telewidzów Telewizji Amazing. Michał Maruszak, serdecznie witamy dziś w wyjątkowym programie, bo będziemy mówić o egzorcyzmach. Razem z nami jest ksiądz Grzegorz Korczak, odpowiedzialny za ośrodek pomocy duchowej w Łodzi przy ulicy Łąkowej 42. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Proszę księdza, jest ksiądz jednym z czterech księży w województwie łódzkim, który zajmuje się egzorcyzmami, który zajmuje się tą sprawą duchową, tą, która tak naprawdę jest cały czas jeszcze niezbadana. No prawda, samo pojęcie egzorcysta czy funkcja, którą podejmuje kapłan wyznaczony przez biskupa do tych zadań, zajmuje się może nie generalnie stroną duchową człowieka, co bardziej tymi problemami, które dotyczą zanurzenia w grzech. Tak bym to określił najogólniej, szczególnie taką relację z grzechem, która mocno zniewala, która bardzo utrudnia funkcjonowanie takie na co dzień, bo dotyczy to i życia osobistego, i często pracy zawodowej, a przede wszystkim własnego rozwoju duchowego. Proszę powiedzieć, został ksiądz powołany na funkcję, o której wspomniał, czyli egzorcysty. Proszę powiedzieć, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać takie namaszczenie księdza biskupa? Trudno określić to tak precyzyjnie, bo każdy biskup ma pewnie swoje kryteria z tym związane. Nie jest to ściśle określone jakoś przepisami prawnymi w Kościele. Natomiast ogólna zasada jest taka, że musi to być ksiądz z pewnym doświadczeniem, który sam stara się tutaj być bardzo klarownym i przezroczystym w kontekście właśnie życia łaską Bożą. Wiem tyle, że nasz arcybiskup łódzki Władysław Ziółek, metropolita, kierował się na pewno również tym, aby każdy z nas, księży egzorcystów, miał pewne zaplecze w postaci wspólnoty, która będzie nas wspierać w naszej posłudze. Ja akurat zajmuję się szkołą kontemplacji ewangelizacji młodych dzieci światłości tak na co dzień i rzeczywiście ci młodzi ludzie nieraz są proszeni przeze mnie, aby towarzyszyć mi duchowo, szczególnie w takich trudniejszych zadaniach. Proszę księdza, proszę nam powiedzieć po raz pierwszy z tym pojęciem egzorcyzmów, po raz pierwszy z tą funkcją egzorcysty, kiedy się ksiądz spotkał? Powiem szczerze, że nigdy nie wyobrażałem sobie, że taką rolę będę musiał podjąć. Zwykle moje takie zainteresowanie sprawami wiary, duszpasterstwa było bardzo pozytywne. Nigdy nie zajmowałem się tropieniem zła, chyba że w własnym sumieniu, w pracy nad sobą. Oczywiście słowo egzorcysta nie jest mi obce i w kontekście chociażby studiów teologicznych w czasie seminarium spotkałem się, czy badając historię Kościoła, po raz pierwszy rozmawiałem z egzorcystą i zaciekawił mnie problematyką swojej pracy we Włoszech, w Turynie, kiedy wraz z naszą szkołą odbywaliśmy pielgrzymkę na zakończenie roku formacji i tam właśnie w zakrystii było takie spotkanie w jednym z kościołów turyńskich z egzorcystą. No, zaimponował mnie wtedy rzeczywiście, chociaż nie przypuszczałem, że będę podążał jego śladami kiedyś w naszym kraju. Proszę nam powiedzieć, czym różnią się egzorcyzmy świeckie od tych katolickich? No, to jest pytanie, czy to, co pan nazwał egzorcyzmami świeckimi, to jest to dobre określenie, bo samo pojęcie egzorcyzm może być rozumiane bardzo szeroko. No, my jako Kościół katolicki zawężamy go do tych wymogów, które Kościół wyznacza w kontekście sprawowania ich. Czyli w tej chwili prawo nasze katolickie, kościelne ujmuje to jako zadanie, które wyznacza biskup prezbiterowi. Nie pełnią tych zadań osoby świeckie. Więc jeśli świeccy angażują się w takie rzeczy, nazywając się egzorcystami czy
to, co czynią, nazywając egzorcyzmami. No, dla nas to jest dosyć kontrowersyjne określenie i raczej byśmy tego tak nie określili. Co nie znaczy, że Pan Bóg jest ograniczony tylko i wyłącznie posługą kapłana. Nie możemy go przecież tutaj w żaden sposób ograniczać i może się zdarzać, że osoby świeckie będące blisko Pana Boga czy duchowni innych kościołów, pastorzy również taką funkcję podejmują i równie skutecznie, więc tego wykluczyć nie możemy. No właśnie, powiedzmy teraz o tym, co tak bardzo często robią nasi najmłodsi koledzy, koleżanki, dzieciaki, czyli tak zwane wywoływanie duchów. Czy jest ono niebezpieczne? Tak, rzeczywiście ta praktyka dosyć często okazuje się ma miejsce przy tych osobach, które docierają do mnie, ale myślę, że moi koledzy egzorcyści też to potwierdzą. To pytanie bardzo często stawiamy i okazuje się, że wielu z naszych penitentów odpowiada: owszem, tak, ale to było kiedyś dawno, w dzieciństwie, nie przywiązywaliśmy do tego wagi. Jest to groźne? Może być groźne, może być groźne. Ponieważ właściwie należałoby to nazwać spirytyzmem. Takie pierwsze przejawy niby na zasadzie zabawy, tylko jakichś zainteresowań. Nie oznacza to, że każde takie działanie od razu otwiera takiego młodego człowieka czy takie dziecko na działanie ze strony złego ducha, ale jest wielce prawdopodobne, że może się to dokonać, jakaś pierwsza inicjacja. Więc na pewno jest to wielce niebezpieczne. Bardzo często w niektórych książkach, w artykułach prasowych, bardzo często na co dzień pojawiają się sytuacje takie, w których no, chcemy, nie wiem, połączyć się psychicznie, nie wiem, fizycznie z tym duchem zmarłego dziadka, babci, a może kogoś znanego. I stąd jest ta ciekawość. W jaki sposób w takim razie, no właśnie, o sposobach to może ciężko mówić. Proszę nam powiedzieć, proszę księdza, w takim razie, czyli ta czwórka dzieci, która, że tak powiem, trzyma się za ręce, może wywołać tego ducha? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to zależne od pory? Bo bardzo często mówi się, że godzina trzecia to jest ta godzina duchów, tak zwana. Mówimy o czymś takim, co określane jest mianem świętych obcowania. To jest pewna prawda w Kościele, która mówi o, najogólniej to nazwę, pewnej wymianie dóbr duchowych między członkami Kościoła. Mam tutaj na myśli nas żyjących tutaj na ziemi, jeszcze pielgrzymujących do Ojca, ale także tych, którzy już odeszli, których nazywamy świętymi. Kościół ich ogłosił oficjalnie takimi, ale też duszami, które znajdują się jeszcze w czyśćcu, jeszcze nie osiągnęły tego stanu świętości. Jest tutaj możliwość wzajemnej modlitwy za siebie, a więc pewnej duchowo rozumianej komunikacji, tak bym to określił. Ale należy podkreślić, że to wszystko może odbywać się w Bogu. W Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Cały ten świat duchowy tak naprawdę ma być zakorzeniony w Panu Bogu. Jeżeli odrywamy to od Pana Boga i próbujemy skomunikować się z osobami nieżyjącymi, ale ignorując Boga, ignorując Jego zasady, te, które wyznacza w Biblii, które potem Kościół w swojej tradycji potwierdza, to zaczynamy narażać się na kontakt z rzeczywistością duchową, ale skoro poza Bogiem, no to może mocno wystawioną na tą rzeczywistość, która jest wroga Panu Bogu, czyli demoniczną. W związku z tym nieraz pod pozorem kontaktu z jakąś duszą zmarłej osoby tak naprawdę otwieramy się na rzeczywistość demoniczną, na złego ducha,
który może pozorować jakąś osobę, czy nawet anioła światłości. Więc w związku z tym, jeśli mówimy o świętych obcowaniu, jeśli rzeczywiście są w nas takie pragnienia właśnie kontaktu ze zmarłymi w jakiejś mierze, jakiegoś dialogu, bo te więzy emocjonalne nadal mają miejsce, to tylko i wyłącznie u Bogu, w czasie modlitwy. Zdarzyła mi się taka penitentka rzeczywiście, która próbowała rozmawiać ze swoim mężem, wystawiając jego fotografię, prowadząc z nim dialog taki bezpośredni, jak to kiedyś za życia. No i po jakimś czasie zaczęła odczuwać jakieś niepokojące sytuacje w swojej psychice, w swoim ciele. I myślę, że to mógł być początek takiego otwarcia się zupełnie na kogoś innego, niekoniecznie na dialog z mężem. Proszę księdza, zadam trudne pytanie. Czy w takim razie to oznacza, że jest tak, że może w nas wstąpić ten zły duch, co gorsze, może kierować naszymi czynami, uczuciami, może kierować nami? Tak, jest to możliwe, ale musi dokonać się z naszej strony przyzwolenia, aby to miało miejsce. Czyli nie może gwałcić naszej woli, tak samo jak Pan Bóg ją szanuje, tak i zły duch nie ma do nas przystępu, jeśli mu na to nie pozwolimy. Z tym, że to przyzwolenie może dokonać się w sposób nieświadomy. Na przykład przy okazji zabawy, o której wspomnieliśmy, czy jakichkolwiek innych praktyk, które podejmujemy, nawet szukając na przykład uzdrowiciela, prawda, który w jakiś sposób cudowny pozbawi mnie jakiejś choroby, więc w dobrej wierze otwieramy się, ale tak naprawdę otwieramy się na rzeczywistość zła i wtedy rzeczywiście może dokonywać się takie powolne nękanie, oddziaływanie na nas przez ducha złego. Ja Państwu przypomnę, że razem z nami jest dziś ksiądz Grzegorz Korczak, egzorcysta, odpowiedzialny za ośrodek pomocy duchowej w Łodzi przy ulicy Łąkowej 42. Proszę księdza, proszę nam powiedzieć, jak rozpoznać opętanie? Pytanie jest dosyć trudne. Różne doświadczenia w tym względzie mamy. Myślę, że różne dziwne objawy, które ludzie dostrzegają w swojej psychice, w swoim ciele, niepokojące. Często trudno odróżnić, czy chodzi o jakieś zaburzenia natury psychicznej, jakieś choroby, na przykład depresję i tak dalej, czy też rzeczywiście jest to działanie ze strony złego ducha. I teraz pierwsza rzecz, którą podejmujemy jako egzorcyści, żeby tutaj rozpoznać sytuację, to jest dialog, taki wywiad, który jest dosyć szczegółowy, bo trudno mówić o ewentualnym opętaniu, jeśli nie było konkretnej sytuacji, powodu, jakiejś czynności, jakiejś inicjacji, która by człowieka otworzyła i to bardzo konkretnie na działanie złego ducha w jego życiu. Czyli jeśli na przykład okaże się, że ktoś, będąc młodym człowiekiem, zapragnął jakiejś przygody, oddał swoją duszę diabłu, podpisując jakiś cyrograf. No, brzmi to może trochę anachronicznie, ale niestety w tej chwili takie rzeczy również mają miejsce, jak się okazuje. Czy ktoś podejmował bardzo wyraźne praktyki okultystyczne, magiczne, tudzież angażował się w działania sekt satanistycznych, no to jest duże prawdopodobieństwo, że takie opętanie mogło zaistnieć. Nie jest to znów jednoznaczne, bo to każdy przypadek jest inny i tutaj diabeł się tak nie posługuje szablonami, ale tego typu sytuacje dają podejrzenie, że coś takiego mogło mieć miejsce. A my jak możemy rozpoznać, czy w naszej rodzinie, czy mój brat, czy moja siostra, czy mój tata, czy moja mama są opętani przez szatana, czy przez złego ducha? To widać po zachowaniu, widać to po oczach, widać to po sylwetce, widać to po gestach, a może po Często słowach? Mówi się o tym, że taka osoba ma trudności w korzystaniu z sakrum, mówiąc tak ogólnie, czyli z przystępowaniu do sakramentów, przebywaniu w kościele, czy jest jakaś taka
dziwna pobudliwość na takie właśnie rzeczy jak woda święcona. No, nie jest to warunek sine qua non, że tak to musi działać, że osoba opętana na pewno w takich sytuacjach od razu będzie reagować, ale jest to duże prawdopodobieństwo. Szczególnie często dotyczy to jakichś miejsc wyjątkowo uświęconych, na przykład jakieś sanktuaria, miejsce objawień. Tam często takie osoby rzeczywiście opętane nie bardzo mogą znaleźć miejsce dla siebie i wręcz uciekają, odczuwają jakieś lęki. No, często oczywiście przejawem tego może być to, co dotyczy takiego uderzenia w te trzy najważniejsze cnoty: wiarę, nadzieję i miłość. Czyli jeśli u osób w taki sposób bardzo mocny, ekstremalny doświadczamy, czy potrafimy stwierdzić, że rzeczywiście mają bardzo poważne problemy z wiarą, a nie ma jakichś wcześniejszych powodów, żeby coś tutaj, prawda, mogło przeszkadzać w tym. Tracą sens życia, podejmują jakieś próby samobójcze, nie widzą miejsca dla siebie tutaj na tym świecie, czyli nie ma w nich nadziei. Do tego jeszcze brak jest im miłości, czyli jest jakaś poważna agresja, jakieś samookaleczenia, jakieś właśnie działania takie na rzecz okazywania zła innym, a też do tej pory nie było jakichś wyraźnych wskazówek, że jest to rzecz naturalna u nich, prawda? To być może jest to jakaś taka demonstracja złego ducha, na którego się otworzyli w pewnym momencie i teraz ten zły w ten sposób właśnie reaguje na te najważniejsze cnoty dla nas chrześcijan: wiarę, nadzieję i miłość. Proszę księdza, to jest tak naprawdę kwestia egzorcyzmu. To są ciężkie, trudne tematy do pojęcia. Jest to temat tabu, nie da się ukryć. O tym ludzie nie mówią. Tego się ludzie też bardzo często wstydzą. Jak wielki jest to problem? Trudno mi powiedzieć. W tym naszym ośrodku pomocy duchowej, który funkcjonuje niecałe 2 lata, przybywa osób szukających pomocy. Więc wydaje mi się, że problem jest coraz bardziej masowy, to może zbyt duże słowo, ale jednak nie jakiś marginalny, tak bym to określił. Ci, którzy do nas docierają, to są już osoby bardzo mocno uciemiężone tymi dolegliwościami, co nie znaczy, że wszystkie one mają do czynienia z działaniem złego ducha, bo niektóre, tak jak mówię, mogą mieć po prostu jakieś zaburzenia psychiczne, emocjonalne i stąd w naszym ośrodku służymy pomocą terapeutyczną. Jest psycholog, pedagog, psychiatra, którzy mogą tutaj przyjść z pomocą chociażby doraźnym, ale nie tylko. Ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że tam, gdzie coraz mniej mówi się o Bogu, coraz mocniej lekceważy się Jego prawo, coraz częściej zaprzecza się Jego istnieniu i nie korzysta się z tych środków, które On pozostawił, czyli sakramentów, no, tym łatwiej jest otworzyć się na działanie złego ducha zupełnie nieświadomie. I wydaje mi się, że w związku z tym ten problem jest coraz większy. Czy w Piśmie Świętym, czy w Ewangelii mamy konkretne fragmenty, w których jest mowa o duchach, o egzorcyzmach, o opętaniu? Jeśli chodzi o Stary Testament, to bardzo niewiele jest tam tego typu wątków. Słowo szatan chyba 2 czy 3-krotnie się tylko pojawia w Starym Testamencie, choć jest on ukazywany najczęściej jako ten, który jest oskarżycielem. Szczególnie Księga Hioba tak wyraźnie o tym mówi. Jest tym poza Bogiem, aniołem zbuntowanym, który oskarża nas, ludzi, przed Bogiem. Oskarżyciel. Natomiast w Nowym Testamencie rzeczywiście sam Chrystus jest pierwszym egzorcystą, który kilkakrotnie wyrzucał złego ducha i jako nakaz misyjny udziela władzy swoim apostołom, aby też w podobny sposób nie tylko głosili Ewangelię, uzdrawiali, ale także wyrzucali złe duchy. Czyli tak naprawdę egzorcyzmy w Nowym Testamencie są ukazane. Poza tym Chrystus wielokrotnie przy różnej okazji mówi
o istnieniu zła. Ja tutaj może przytoczę właśnie pewien fragment, który na dziś przygotowałem z Ewangelii świętego Mateusza z 13 rozdziału od wersetu 24, bo to jest taka przypowieść, która myślę genialnie ujmuje problem, o który nam chodzi. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawiły się i chwasty. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. To jest przypowieść, która wyraźnie obnaża sytuację, w której się znaleźliśmy. Jest świat, który uczynił Pan Bóg, który posiał dobrem. Księga Rodzaju o tym wyraźnie mówi. Ale jest również zły, który próbuje zmącić tą Bożą harmonię od samego początku daną światu. I wyraźnie Chrystus mówi w tej przypowieści, że tak naprawdę do końca istnienia świata to zło będzie w jakiś sposób przeszkadzać i ta walka duchowa będzie miała miejsce. I dopiero przy powtórnym przyjściu Jezusa dokona się definitywne rozgraniczenie dobra od zła, nagroda dla tych, którzy wytrwali przy Chrystusie i potępienie dla tych, którzy od Niego odpadli. Proszę księdza, proszę nam powiedzieć, czy wszystkie duchy, czy wszystkie opętania są negatywne? Czy są duchy, czyli, jeżeli tak możemy powiedzieć, anioł stróż, który, że tak powiem, nad nami czuwa? No jest oczywiście anioł stróż, ale no to jest zasadnicza różnica między działaniem anioła stróża, który jest takim duchem rzeczywiście danym nam ku obronie, który respektuje naszą wolność i który prowadzi nas ku Bogu, a duchem złym, szatanem, demonem, który chce pozbawić nas wolności i nie do Boga nas prowadzi, ale do samounicestwienia, moglibyśmy powiedzieć. To jest zasadnicza różnica. To pierwsze to dokonuje się przy respektowaniu naszej wolności i sprzyja naszemu rozwojowi, a to drugie zmierza ku naszej śmierci tak naprawdę. Ja Państwu przypomnę, że razem z nami w dzisiejszym pierwszym programie był ksiądz Grzegorz Korczak, odpowiedzialny za ośrodek pomocy duchowej w Łodzi przy ulicy Łąkowej 42. W kolejnym programie, w kolejnej audycji, w kolejnym artykule powiemy o poruszających się przedmiotach. Skąd jest taka siła? Jak często ona nawiedza nasze domy, nasze rodziny? To już wszystko. Ja bardzo dziękuję. Przypominam, ksiądz Grzegorz Korczak, egzorcysta, był gościem Radia Fama, przeglądu lokalnego Famka, telewizji Amazing. Michał Maruszak, szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję.